Cześć, z tej strony Konrad Forenc i Filip Starzyński. Zapraszamy na quiz o wiedzy o Ekstraklasie. I o Zagłębiu. Pierwsze pytanie dla Konrada. Zarówno ty, Konrad, jak i Filip debiutowaliście w Ekstraklasie w barwach Zagłębia za kadencji Piotra Stokowca. Z jakiego klubu trener Stokowiec przyszedł do naszej drużyny? No to tak, trener Piotr przyszedł do nas z Jagiellonii. Bardzo dobra odpowiedź. Punkt ląduje na waszym koncie. Figo. Tytuł mistrza Polski należy obecnie do Legii Warszawa. A kto był mistrzem dwa sezony temu? Piast Gliwice. Bardzo dobra odpowiedź. Drugi punkcik na waszym koncie. A macie cięższe jakieś? Mamy, spokojnie. Wszystko z czasem. Okay. Konrad. W poprzednim sezonie królem strzelców PKO Ekstraklasy był Krystian Gytkier. Na drugim miejscu znalazło się ex aequo dwóch obcokrajowców. Wymień nazwisko przynajmniej jednego z nich. Gytkier był pierwszy, tak? Od nas to raczej nikt nie był. Niestety. Mogę mu podpowiedzieć? Oczywiście. Macie jakieś spostrzeżenia? No, ostatni mecz z Górnikiem. A, no tak. Wstrzymałem go, no przecież. Angulo. Bardzo dobra odpowiedź. Pamiętam. Wiecie, kto był drugim zawodnikiem? A klub może podpowiedź, czy nie można takich rzeczy? To będziesz wiedział od razu. 16 trafi. Jorge Felix? Bardzo dobra odpowiedź. To kolejny punkcik taki poza kolejką. Bonusowy, dokładnie. Figo. W kadrze KGHM Zagłębia Lubin jest zawodnik, który w swojej karierze miał okazję mierzyć się przeciwko takim zawodnikom jak Zlatan Ibrahimović, Gareth Bale czy Eden Hazard. O kim mowa? Tu jest małe ułatwienie dla was, bo macie do wyboru jednego z trzech zawodników. Czy był to Sasza Żywec, Sasza Balić czy Lorenzo Simić? Rocznikowa? Nie, to rocznikowa nie. Myślę, że to nie chodzi o młodzieżówkę, no, tylko bardziej o ligę. Mamy, kogo byś jeszcze raz wymienił? Sasza Żywec, Sasza Balić czy Lorenzo Simić? No, a tych zawodników? Zlatan, tak? Zlatan Ibrahimović, Gareth Bale, Eden Hazard. To ciężkie pytanie. Na telefon do przyjaciela? Jest taka opcja? Jest. Czy to nie ten problem? Jest opcja. Możemy się mówić, że jest opcja. Dobra, ja powiem, że Lorenzo Simić. I to jest twoja ostateczna odpowiedź? Nie. Dzwonimy? Lorenzo Simić. Niestety, nie jest to Lorenzo Simić. A mówiłem, że zadzwonimy? Byśmy zadzwonili, no, byśmy wiedzieli. Tym zawodnikiem jest Sasza. Na pewno Sasza. Na pewno Sasza i na pewno Balić, który miał okazję mierzyć się przeciwko tym zawodnikom w reprezentacji Czarnogóry. Okej, cztery pytania za jeden punkcik mamy już za sobą. Teraz dwa pytania za dwa. Konrad, w barwach KGHM Zagłębia Lubin zaliczyłeś dotychczas 90 występów. Ile z nich kończyłeś z czystym kątem? Możesz pomylić się o 5 spotkań. Puchar Polski też wszystko się liczy, tak? Czy nie? Wszystkie mecze. Najże 90. Że chciałbym, ale... Powiedz, że wszystkie. Ale to bym kłamał. I nie zdobył punktu. No właśnie. Nie wiem, myślę, że 1/3 z nich, mam taką nadzieję, czyli... Około 30. Ostateczna odpowiedź? 30 nie będzie. Nie trafiłeś dokładnie, ale zmieściłeś się w granicy błędu. Dokładnie 33 spotkania. 33. Nie będę ci kazał wymieniać każdego z nich. Kilka bym pewnie wymienił. Ale dobrze, no to dobrze. Dla Filipa troszeczkę trudniejsze. Od momentu twojego przyjścia do KGHM Zagłębia nasz zespół rozegrał 170 meczów w PKO Ekstraklasie. Ile goli w tym czasie zdobyła nasza drużyna? Możesz pomylić się o 20 trafień. Nie. 250? Podobnie jak Konrad. Nie trafiłeś dokładnie, ale zmieściłeś się w granicy błędu. To dokładnie 260 trafień. Wzór i tak, mordo. Panowie, na waszym koncie obecnie 7 punktów. Walczycie o prawy komplet, już tego kompletu nie uda wam się zdobyć. Przed wami pytania otwarte dla Konrada. Poprosimy cię o wymienienie składu z twojego debiutu w Ekstraklasie.
pierwsza kolejka sezonu 2015-2016, mecz Zagłębie Lubin, Podbeskidzie, Bielsko-Biała. Podbeskidzie, tak? 11 nazwisk. No to zaczynam od siebie. Ja? Raz. W środku obrony Guli. Dwa. Lubomir Guldan. Teraz tak, czy grał Jarosław Jach? To jest pytanie. Guli był na półprawym. Lewa George Ciotra. Trzy. Prawa Todi. Cztery. Tak, kto był teraz w środku? Jaszku raczej nie. Wydaje mi się, że chyba nie. Wrócę jeszcze do tego. W środku pomocy Ola Kwieka już nie było. Już był z nami. Chociaż Figuś już jeszcze chyba nie byłeś z nami. Czy nie, byłeś? Nie, na pewno. Nie, ty byłeś później. W ataku na pewno ktoś z dwójki albo zagrał w tym meczu. Papen lub Bania, Krzysiu Piątek. Teraz myślę, że to był raczej Krzysiu Piątek. Pięć. Pięciu tylko mam, tak? To by jeszcze z tej bandy naszej, no to był Krzysiu Janus. Sześć. Arek Woźniak. Siedem. Adi Błąd, nie wiem czy grał w tym meczu. Też był. Zmienił Arka Woźniaka. Zmienił, no właśnie, czyli wszedł na boisko. Brakuje mi jeszcze jednego w środku obrony. Dąbek. Maciej Dąbrowski. Zgadza się. I środek pola. Tak, bo skrzydła już mam dwa. Brakuje ci trzech nazwisk. Trzech nazwisk. Środek pola. Tak. Jak ja mogłem środek pola? Olek Kwiek? Nie było Olka Kwieka. Też nie było Olka Kwieka. Bez środka pola zagraliśmy. No, ty chyba tak. Mijałem wszystkich, przekopywałem ich. Więcej nie ma. Nie no, wymieniłem tych, co byli na przykład na ławce, nie? No później graliśmy... To się jeszcze może. Jacob, tylko Jacob, właśnie, czy prawa obrona? Nie, on wtedy już był na defensywnym pomocniku, tak mi się wydaje, że Jakub Tosik. 9. Tak, bo w pierwszej lidze on był na prawej obronie. Potem przyszedł do nas Todi. Bony. Sebek Bonecki. Dycha. Grał? Dycha. Zostało ci ostatnie nazwisko. Kurczę, nie. Napastnik, bo dwóch wymieniłeś napastników. Dałem Papena i Banie. No ale to... Krzysiek Piątek już padł? Tak, no. No to w takim razie mamy 11. A, no to czyli komplet, było, czyli no. Dobrze. No, to komplet jeszcze... nazwisk. Tak, inne ustawienie dałem po prostu. Bardzo dobra dyspozycja, Konrad, gratulacje. Figo, ten sam sezon, 22 kolejka Ekstraklasy. Twój debiut w barwach Zagłębia, mecz Ruch Chorzów Zagłębie Lubin. Pamiętasz, jakim wynikiem skończyło się to spotkanie? Remisem. Dobrze, a jakim? 0-0. Bardzo dobrze. W bramce, 11 nazwisk. W bramce Martin Polaczek. Raz. Od prawej Aleksander Todorowski. Dwa. Damian Zbozień. Trzy. Maciej Dąbrowski. Cztery. George Ciotra. Pięć. No ja. 6. Michał Papadopoulos. 7. Arek Woźniak. 8. Wydaje mi się, że Krzysztof Janus. Krzysztof Janus wszedł w 89. 9. Znów problem ze środkiem pola. Tak, ze środkiem pola. Tam dosyć dużo rotacji było. I teraz tak, wydaje mi się, że Adrian Rakowski. Dyszka. I tu teraz no, będę wymieniał chyba... Wszystkich po kolei pomocników. Nie, wydaje mi się, że Łukasz Piątek? Nie był Łukasz. Nie grał wtedy? Nie grał. Kubica był wtedy jeszcze, nie? Tylko no... Też... Jarek Kubicki? Jarek Kubicki, 11 nazwisk trafionych przez Ciebie, także finalnie zdobywacie w naszym quizie 29 punktów. Dziękujemy bardzo za udział w quizie. To była świetna zabawa.